W roku 1828 amerykański pisarz Washington Irving rozpoczął ostatni etap swojej trzyletniej podróży po Hiszpanii. Jednak piękno zamku Alhambra w Grenadzie sprawiło, że zamiast planowanego miesiąca pozostał tu przez pół roku. Uległ czarowi tego miejsca i tak jak jego bohater Rip Van Winkle zatopił się w rozmyślaniach o złotym wieku Alhambry. Europy. Alhambra. Dla podróżnika, którego fascynuje to, co dawne i poetyckie, Alhambra jest takim samym obiektem kultu jak Kaba dla każdego prawowiernego muzułmanina. Tymi słowami rozpoczynają się opowieści z Alhambry Washingtona Irvinga, barwna, wręcz hipnotyzująca historia jego długotrwałego pobytu w zamku ostatnich mauretańskich władców. Ileż legend o miłości, walce i bohaterstwie wiąże się z tymi romantycznymi murami. Czytelnik łatwo zrozumie, jaki przeżyłem zachwyt, gdy zarządca Alhambry pozwolił nam zająć jego własne pokoje w tym mauretańskim pałacu. Pozostawałem pod urokiem tego miejsca przez długie miesiące. Ponieważ prawo islamu zabrania sporządzania wizerunków osób, autor miał do dyspozycji niewiele obrazów, które dawały mu wyobrażenie o założycielach Alhambry. Musiał więc polegać na własnej wyobraźni, na legendach i mrocznej magii tego miejsca, aby ożywić duchy Maurów. Otoczeni splendorem i orientalnym luksusem, rządzili krajem, który uważali za raj na ziemi. Prawdziwe dzieje Alhambry zaczynają się 1000 lat przed wizytą Irvinga. Maurowie przybyli na ośnieżone szczyty gór Sierra Nevada w Grenadzie z Afryki Północnej, aby poszerzyć swoje imperium. Pozostali tu, ponieważ płynąca woda przypominała im znajdujące się w Koranie opisy raju, ogrodu pełnego strumieni. Dla Berberów, którzy dotąd żyli na pustyni, a teraz zamieszkali w Grenadzie, topniejące śniegi uosabiały najświętszy ziemski żywioł. W XIII wieku pewien mauretański władca zbudował akwedukty, którymi woda dopływała do położonej w górach Grenady. Na miejscu dawnego rzymskiego fortu król założył piękne ogrody i rozpoczął budowę Czerwonego Zamku, czyli Alhambry. Tym niezwykle uzdolnionym królem był Bendel Akmar, Mohamed I. Gdy obejmował władzę, cywilizacja mauretańska stała już na krawędzi katastrofy. Chrześcijańscy władcy wyparli muzułmanów niemal z całej Europy. Grenada była ich ostatnim przyczółkiem.
a jednak właśnie w schyłkowym okresie panowania Maurów ich kultura przeżyła krótki, złoty wiek. W pałacu nigdzie nie brakuje wody, napełnia sadzawki pełne ryb, błyszczy w fontannach, szemrze w kanałach przecinających marmurowe posadzki. To jeszcze jeden znak wyrafinowanego smaku Maurów, którzy nieznużenie poszukiwali sposobów ukazania wody w jej najczystszej postaci. Pewien mauretański poeta napisał, że Grenada to rozkosz dzieci, ogród wiecznie pełen kwiatów i owoców. Choć Mohamed stworzył tu oazę gloryfikującą kulturę islamu, musiał ugiąć się przed wolą chrześcijańskich władców. Niezwyciężone, połączone armie Kastylii i Aragonii zdobyły ostatnie twierdze Maurów. W roku 1248 król Ferdynand III zmusił Mohameda do wystąpienia przeciwko muzułmańskiej Sewilii pod groźbą zniszczenia Grenady. Waleczny Mohamed pokonał swoich braci, ale jak napisał Washington Irving, powrócił do domu z ciężkim sercem. Gdy smutny władca powracał, tłumy ludzi wyszły mu naprzeciw. Pozdrawiano go imieniem Al-Ghalib, zdobywca. Mohamed jednak potrząsnął głową, mówiąc: nie ma innego zdobywcy poza Bogiem. Od tego czasu przyjął te słowa za swoje credo. Słowa Mohameda powtarzają się jak echo w pięknych arabeskach całej Alhambry. Sztukaterie, wykonane z mieszaniny skorupek jaj, migdałów i oliwy, pokonały czas. Ich niekończące się powtórzenia dają pojęcie o potędze wieczności i skłaniają wiernych do rozmyślań o raju. Za chwilę powrócimy do Alhambry. W oczach ludzi Zachodu te wykwintne pomieszczenia stanowią zagadkę. Funkcje takich sal, jak sala ambasadorów, mogą być rozszyfrowane jedynie dzięki wskazówkom ukrytym w powtarzających się i hipnotyzujących dekoracjach. Widać tu niezwykłą biegłość mauretańskich architektów w operowaniu światłem. Przedostaje się ono do wnętrza przez misternie rzeźbione okna, niegdyś wypełnione barwnym szkłem. Promienie słońca padają na zdobione ściany, napełniając salę promiennym blaskiem i wydobywając z ornamentów imię prawodawcy króla Jusufa I. Ta komnata była zapewne salą tronową króla Jusufa, który objął władzę w roku 1333. Mohamed tchnął w pałac duszę, a Jusuf nadał mu przepiękną formę. Jako prawodawca Jusuf zbudował bramę sprawiedliwości, główną bramę Alhambry w roku 1348. Ci, którzy chlubią się pewną znajomością islamskiej symboliki, twierdzą, że ręka jest symbolem reguły religijnej. Pięć palców oznacza pięć nakazów islamu. Nakaz postu, pielgrzymki, dawania jałmużny, oczyszczenia w wodzie i walki z niewiernymi. Jusuf karał śmiercią za kradzieże i zabójstwa, tak jak robili to jego przodkowie w cieniu swoich namiotów. Jednak po spełnieniu obowiązków wystarczyło, że przeszedł przez bramę i już mógł oddać się odpoczynkowi wśród ziemskich rozkoszy. Sala dwóch sióstr jest jedną z wielu poświęconych przyjemnościom zmysłowym.
Ileż radości dla oczu można tu odnaleźć, głosi jedna z inskrypcji. Nawet marzyciel znalazłby tu nowe źródła dla swoich pragnień. W misternych dekoracjach zdobiących tę salę Alhambry osiągnięto szczyty doskonałości. Wśród płytek tworzących sklepienia nie ma nawet dwóch identycznych. Kiedyś były one pokryte czerwoną i złotą farbą. W miarę przesuwania się po nich promieni słońca tworzyły niezwykłe widowisko dla tych, którzy mogli je podziwiać. Zapewne tu właśnie Jusuf spędzał czas w otoczeniu swego haremu. Jego wybranki mieszkały w pałacu, podczas gdy 6000 innych, zarówno muzułmanek, jak i chrześcijanek, zamieszkiwało.